Siemaneczka witam wszystkich serdecznie z tej strony Kosielski Dzisiaj przechodzimy do ostatniej skrzynki w evencie Spooky Night Także bardzo fajna skrzynka Scary Story najdroższa skrzynka A czy bardzo fajna to się dowiemy w dzisiejszym filmie Także zostaw sobie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, komentarzy standardowo Bo to trzeba zrobić również żeby wygrywać skiny A skiny wygrywasz na live'ie Live'y są z reguły około godziny 18, 19, 20 coś takiego te, Taki przedział godzinowy Także koniecznie sobie sprawdzaj Czy na kanale akurat nie ma Albo dołącz sobie do Discorda bo tam zawsze są powiadomienia o w każdym live. No i na samym początku jeszcze wszystkie informacje o tu giveaway'ach. Giveaway'e są 6 godzinne, ty, codzienne, tygodniowe, miesięczne, no i taki jeszcze miesięczny giveaway co miesiąc również, znaczy w sumie co miesiąc, co 100 osób e, praktycznie, e, jak sobie dołączą za minimalnie 50 zł wpłatę, oczywiście polecam Ci wpłacić sobie z moim kodem koziecki, który daje Ci 10% do doładowania, drogą skrzynkę na start, e, bo wtedy masz taki konkurs jeszcze na Mkę Baskill, e, jak tutaj się pokazuje oczywiście, Tutaj jest banery konkursowej, 17 eurosków, można sobie zgarnąć, po prostu wpłacając minimalnie złotóweczkę z moim kodem. Im więcej wpłacicie sobie, tym większa szansa na to, że akurat Wam się poszczęści i akurat Wam się uda wygrać takie losowanko. Lecimy ze skrzynią Scary Stories. A w takiej skrzyneczce znajduje się itemy od 13 do 2200 praktycznie zł. Także duży przedział cenowy. Procenty prezentują się następująco. Sami sobie możecie ocenić. Tak się prezentują procenty. Gdzie chcecie sobie zatrzymcie, ja wam jeszcze tutaj przewinę. Na grafik grafita AWP to mamy 1%, a AWP ta jest warta 1000 zł. Także 1% na to, że uda nam się zrobić razy 10%, praktycznie e, taki upgrade cenowo, co inwestujemy w skrzynkę. No i 88% e, na resztę rzeczy, 3% też w sumie 2. E, także no całkiem sporo tego jest ogólnie, e, więc sobie koniecznie sprawdzajcie. Ja lecę pojedynczo, otwieram 120 zł, praktycznie kosztuje otworzenie pojedyncze i lecimy sobie. Co wyjdzie padnie nam z pierwszej, i spieszymy fajny profit, bo mamy AWP e, Wild. Fire, która będzie 170 zł kosztowała także 6 dyszek, już mamy praktycznie zapewnione, no może nie 6, ale mamy jakiś fajny profit, także sympatycznie, 760 zł i lecimy sobie z tym dalej i jako następny item wypada nam Kumicho Dragon, to jest chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak się nazywa ten skin, tak, Kumicho Dragon i znowu 185 zł, bo akurat to nam w stat także bardzo fajnie, no w sumie tak, na razie lecimy tak, od White Fire'a po Kumicho Dragon, także teraz pora na headshot'a albo Asimo Mowa, ewentualnie temu kał. no z takiego e, Water of Neptus też nie byłbym zły Także jeżeli taki by nam wydropił, też byłoby całkiem sympatycznie e, Mam nadzieję, że taki w ogóle nam mógłby wydropić Ale na razie wydropi nam najtańszy praktycznie item ze skrzyni Bo kosztuje on zaledwie 15 zł Także nie za dużo, nie za dużo, ale zawsze coś Zawsze coś, nie ma się oszukiwać Emka nam przelatuje i znowu tym razem najtańszy Bo 13 zaledwie zł e, kosztuje e, ten e, preatorian. Chyba dobrze to przeczytałem. Paraetorian, paraetorian. Troszeczkę, troszeczkę mi się walnęło Także lecimy. Jeszcze 400 stówki zostały na otwieranie. Skrzynka jest dość droga, także za dużo jej nie pootwieramy. Ale jak już poleci nam, no to tak jak ten Guardian, tak? Czy to jest Brightwater? Nie, Guardian, ale jest również stówka na plus. Ej, dobra. Znaczy w sumie, no nie na plus, aż tyle, bo tam chyba 5 zł wyszło, tak ogólnym rozrachunku. I znowu to samo, ważne, że nie minus, tak? Ważne, że nie minus, trzeba się cieszyć też z małych rzeczy. 126 zł również jest y, czymś, co Chętniej przyjmę niż takie 12, no albo 13 zł, nie ma co się oszukiwać. Liczymy na tego tysiaka, no liczymy, umiesz liczyć na siebie, by można było powiedzieć. Teraz 68 zł, zaledwie z Kortikery, której nie chcielibyśmy więcej widzieć. No i niestety ostatni raz otwieramy tę skrzynkę w dzisiejszym odcinku, bo jest ona niestety za droga na mój budżet aktualny i na ostatni raz poda nam najtańszy item, eee, także no. Nie jest to najsympatyczniejsza rzecz, która mogła nam wylecieć, ale przynajmniej troszeczkę waluty eventowej udało nam się jeszcze dozbierać, jak sami widzicie. Także lecimy sobie, no tych skinów dużo nie ma, jak sami widzicie, tu dużo ich nie ma, ale zróbmy sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No praktycznie, praktycznie tak by wyszło, że osiem razy zaledwie otworzyliśmy tą skrzynkę. Także zróbmy sobie każde po razy dwa. Zróbmy sobie każdy razy dwa i może coś ciekawego uda nam się wydropić. Zaczynamy od najtańszego i najtańsze nie doleci nam? Niestety nie, niestety nam nie doletuje, ale może to, ale razy pięć. Zróbmy razy pięć, raz trzeba zaryzykować, może jakieś razy pięć siądzie sympatycznie. Niestety nie tym razem, ale zawsze warto było sobie spróbować, bo była jakaś tam szansa. Także jeszcze raz razy 5, bo to są te tańsze skinki, te po 20 zł, jeszcze spróbujemy sobie razy 5 strzelić. No i niestety on nam również nie wlatuje. Ale Corticare już róbmy sobie razy 2, bo jakąś duality. Na razie 3x3 y, 3, przepalone. 3x3 3, przepalone, żadno nie siadło. I czy utrzyma się ta forma, czy jednak zatrzyma się? Zatrzymało się, także pierwszy mamy, pierwszy na 4. Końcu siadł. To zróbmy sobie teraz dwa. Zróbmy sobie teraz dwa na Jaguarka za cztery stówki. Battle Scale Jaguarek, ale w Statraku. Także fajnie, jakby wylądował w naszym ekipunku i chyba wyląduje. Zatrzymuje się, zatrzymuje się. Pięknie, sympatycznie. 400 stówki lądują na naszym koncie. Eee, o to chodzi, o to chodzi. Trzeba sobie robić. Zróbmy teraz razy dwa to na Stilo Knifea. Góra. Ja myślę, że góra. No nie wiem, tak mi się wydaje, kurde, że ta góra mogłaby być, ale czy to nam doleci do tej góry i. No troszeczkę fatalnie, troszeczkę fatalnie się to wydarzyło Także została nam ostatnia szansa Na mega profit Możemy robić to? Ja myślę, że powinniśmy zrobić 11% zaryzykować Kiedyś to musi w końcu siąść taka 11% Ale zróbmy sobie na karambita 11% Dobra, strzał Strzał jest fartowny, jeżeli to nam siądzie to naprawdę byłoby mocarnie Troszeczkę się przeliczyłem, niestety. Troszeczkę się niestety przeliczyłem sam ze sobą, ale ja Was zapraszam na live'y, Jeżeli Wy chcecie wygrać skiny i mieć to pewne, że wygracie jakieś skina, to zapraszam Was do mnie na live'a i konkurs na M4A4 Baskill. E, tutaj macie piękny, mam jeszcze powiększyć taki piękny baner konkursowy. Także koniecznie sobie sprawdzajcie, e, bo jest, jest co, w co brać udział. Dzięki bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, łapeczka w górę i oglądajcie sobie resztę materiałów. Trzymajcie się, siąka.